Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tutaj już było powiedziane, czego dotyczy ta zmiana, ta propozycja. Oczywiście należy zgodzić się z tym, że istnieje pewien problem. Problem osób, które nie zawsze ze swojej winy nie wiedzą, jaki jest system prawny, jakie są ich obowiązki, jakie są konsekwencje nieznajomości tego prawa. Pojawia się tutaj ta zasada, że nieznajomość prawa szkodzi. Ale ja sobie przypominam, jakiś czas temu minister Gowin mówił o edukacji prawniczej wśród młodych ludzi. I myślę, że właśnie ten projekt jest kolejnym przykładem, że należałoby się poważniej zastanowić nad systemowym rozwiązaniem, jak ludzi przybliżyć do tego prawa. Poza już tymi aspektami, o których już mówili moi przedmówcy, czyli o sytuacji spadkobiercy i pewnej faworyzacji innej grupy, określonej w kodeksie, to ja widzę również ten problem, czyli ta nieznajomość prawa nie zawsze wynika z jakiegoś lenistwa czy z przeoczenia. To jest po prostu efekt tego, że dzisiaj polskie społeczeństwo ma bardzo niską świadomość prawną i ten projekt może pobudzić taką dyskusję. Oczywiście zgodzę się też z takimi głosami, że ta propozycja posłów Solidarnej Polski doprowadzi do pewnej takiej machiny biurokratycznej ze strony komorników, którzy będą musieli sprawdzać za każdym razem wszystkich, nie tylko te osoby, które złożyły oświadczenie i odpowiadają za długi do wysokości majątku, ale teraz będzie komornik musiał sprawdzać każdego, kto będzie potencjalnym spadkobiercą. To rzeczywiście może powodować lawinę wielu czynności, która może jakoś się przyczynić negatywnie na chociażby jakby szybkość pewnych postępowań, ale to też nie powinien być argument, który by to wszystko odrzucał. Nie zgodzę się z posłem Kozdroniem co do tradycji. Myślę, że dynamika systemu prawnego i dynamika tego, jak ten system jest skonstruowany, ilość przepisów, ilość zmian powoduje, że społeczeństwo nie zawsze może kontrolować te sprawy, bo nie możemy tego oczekiwać od ludzi. Ja wiem, że jest ta zasada i ona jest fundamentem. Nie powinniśmy od niej wychodzić, ale skoro dzisiaj mamy w kodeksie cywilnym pewne odejścia od tej zasady i pokazujemy grupy, które są uprzywilejowane w stosunku do takiego zwykłego, szarego obywatela, no to powinniśmy się zastanowić, czy nie należałoby zastosować również do takiego Kowalskiego tak podobnych mechanizmów. Ja nie mówię takich, jak są w projekcie, bo po to mamy komisję, aby w tych komisjach wypracować jakiś kompromis. Dlatego uważam, że ten projekt poza tą kwestią spadkobierców i ich praw, obowiązków i tej nieznajomości prawa, to również ten projekt może spowodować, że po raz kolejny będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wyedukować społeczeństwo, żeby w przyszłości takich projektów nie było, bo to nie jest jedyny projekt. Jest wiele spraw, w których po prostu nieznajomość prawa powoduje, że rzeczywiście obywatele na tym tracą, ale też państwo jako podmiot, który to prawo tworzy i my szczególnie powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby ludziom ułatwić ten dostęp. Nie oszukujmy się, nie każdy czyta dzienniki ustaw i monitory, żeby mieć dostęp do regulacji. Mało kto widział kiedykolwiek kodeks. Jedyna styczność z prawem to jest, kiedy na przykład nas zatrzyma policjant i tak jest w większości przypadkach. Rzeczywiście model edukacji prawnej, która by przybliżała już od najmłodszych, bo to jest chyba pomysł ministra Gowina w szkołach ponadgimnazjalnych, to jest rzeczywiście jakiś punkt wyjścia, tak żeby ci ludzie mogli, wiedzieli mniej więcej jak się orientować w poszczególnych przepisach, takich, które dotyczą normalnych spraw życiowych. Ja tutaj nie mówię o tym, aby ta edukacja dotyczyła jakichś procedur karnych czy poszczególnych mechanizmów prawa bankowego czy prawa finansowego, ale takie podstawowe regulacje, które dotyczą codziennego życia, jak najbardziej powinny być wśród społeczeństwa znane. I dlatego Klub Poselski Ruchu Palikota będzie za tym, aby ten projekt przekazać do prac w komisji i pochylić się zarówno nad problemem spadkobierców, ale również nad problemem tej nieznajomości prawa. Z czego ona wynika? Bo nie zawsze to wynika po prostu z lenistwa. No, po prostu czasem tak jest, że ta nasza kultura, że dzisiaj tak naprawdę większość ludzi czerpie informacje z telewizji, nie zagłębia się na przykład, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Nie zagłębia się do konkretnych ustaw, tylko kupuje, że tak powiem, to, co widzi. Zastanówmy się nad tym. Na pewno podczas pracy w komisji będziemy mogli tą kwestię rozwiązać. Jeżeli jakieś są kwestie sporne, o których mówił między innymi poseł Kozdroń, to myślę, że komisja mogłaby te kwestie sporne usunąć. Dziękuję bardzo.